Dzisiaj dzień kolejny, 14. 14. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Modlitwa do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam Ci dziś te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi, opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wprowadź nas, wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi kieruje nas ku trzem przestrzeniom. Pierwszą przestrzenią jest przestrzeń relacji. Jest to zaproszenie do wejścia w szczególną bliskość z Maryją na wzór Jezusa i tak jak Jezus. Przez relację poznaj Maryję i coraz bardziej ją kochaj. Miłość prowadzi do oddania. Drugą przestrzenią jest całkowite oddanie, czyli poświęcenie. Akt oraz idąca za nim postawa całkowitej przynależności i zależności od Boga przez Maryję. Taki akt i taka postawa mają ogarnąć całego człowieka i całe jego życie, aby łaska mogła ogarnąć całego człowieka, całe jego życie. Akt całkowitego oddania się jest więc aktem całkowitego otwarcia się na łaskę. Trzecią przestrzenią są pewne praktyki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które są wyrazem oraz owocem oddania oraz relacji bliskości z Maryją. Z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ktokolwiek zna dzieje narodu polskiego i dzieje czci Matki Najświętszej w Polsce, ten łatwo rozumie, dlaczego po odzyskaniu wolności biskupi polscy skierowali swoje kroki na Jasną Górę i oddali naród niepokalanemu sercu Maryi. Dlatego w roku 1956 śluby narodu wypowiedziane były nie gdzie indziej, tylko właśnie tutaj, na Jasnej Górze. Dlaczego i w roku milenijnym, w którym spodziewaliśmy się tak miłego gościa dla całego świata, a cóż dopiero dla nas, Ojca Świętego Pawła VI, przybyli biskupi polscy na Jasną Górę i śpiewali hymn dziękczynny Trójcy Świętej za wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii podczas 10 wieków. Tutaj zobowiązywali się w imieniu całego narodu, iż dołożą wszelkich sił, by Polska pozostała narodem chrześcijańskim. Stajemy przed Tobą, Matko Częstochowska, Matko Chrystusowa, Matko Głowy Kościoła Bożego, w którym żyje Jezus Chrystus. Stajemy przed Tobą nie po to, by Ci składać nasze żale i obawy, ale po to, by Ci wyrazić naszą niezachwianą ufność w Ciebie, aby powiedzieć Beata quae credidisti, aby Ci podziękować za to, że wszczepiłaś w nas taką wiarę, jaka była Twoim błogosławieństwem. Wierzymy Tobie, wiemy,
że do Ciebie odnoszą się słowa Boga samego. Ona zetrze głowę węża. Ona zwycięży. Na miejscu Twoich wielkich zwycięstw na Jasnej Górze, zwycięstwa, stajemy pełni przekonania, że jeżeli do kogo mamy wołać w tej chwili o zwycięstwo Kościoła Bożego w Ojczyźnie, to tylko do Ciebie. Wierzymy mocno, że sam Bóg chciał w Twoje dłonie złożyć zwycięstwo nad wielkim złem i brudem, wyzwalając Cię przez Twoje niepokalane poczęcie od grzechu. Jesteś niepokalanym rycerzem Boga żywego, zwycięskim we wszystkich walkach o Jego Królestwo. Dlatego też ufamy w Twoje zwycięstwo, Dziewico Wspomożycielko, Panno Zwycięska. Nie przestajemy ani na chwilę ufać, że jak zwyciężyłaś w dniu zwiastowania na Kalwarii i w Wieczerniku Zielonych Świąt, tak potem przez wieki w dziejach Kościoła i w dziejach Kościoła wszystkie herezje sama niszczyłaś i zawsze swą dziewiczą stopą ścierałaś głowę węża. Tak i w tej chwili, w tej godzinie światłej wiary dokończ zwycięstwa. Z traktatu Ludwika, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Bóg chce objawić i osłonić Maryję w czasach ostatecznych. Bóg zatem pragnie Maryję, arcydzieło swych rąk, w owych czasach ostatecznych objawić i osłonić, ponieważ sama ukrywała się na tym świecie i w swojej głębokiej pokorze uniżała się bardziej niż proch, uzyskawszy u Pana Boga, u apostołów i ewangelistów to, że milczeli o jej życiu. Ponieważ Maryja jest arcydziełem rąk Bożych, zarówno na ziemi przez łaskę, jak w niebie przez chwałę Bożą, Bóg chce, by go w niej za to uwielbiono na ziemi i wśród żyjących wysławiano. Ponieważ Maryja jest jutrzenką poprzedzającą i osłaniającą Słońce Sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, którego powinna być, dlatego powinna być poznana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był poznany i uwielbiony. Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie nią i wtedy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie, choć nie w ten sam sposób. Ponieważ Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i nieskalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie. Dlatego święte dusze, które mają szczególną łaskę zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Światło z Fatimy. W książce Apele orędzia fatimskiego siostra Lucja pisze: ci, którzy będą żyć nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu. Ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło. Jednym z kluczowych wezwań związanych z nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi jest wezwanie do wynagrodzenia. Jezus jest pierwszym, który domaga się wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. 10 grudnia 1925 roku siostrze Łucji objawiła się Maryja z dzieciątkiem. Matka Boża wskazała na swoje niepokalane serce, które było otoczone cierniami. Wtedy odezwało się dzieciątko Jezus. Miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Nie ma nikogo. Pozostaje nam wierzyć, że podczas tych rekolekcji Panu Jezusowi przybędzie potężna armia pocieszycieli i pocieszycielek niepokalanego serca Maryi. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Bardzo wiele zależy od tego, czy to nabożeństwo będzie praktykowane w całym świecie. Nabożeństwo do serca Pana Jezusa zostało ustanowione dla całego świata dzięki interwencjom i zabiegom naszych rodaków. Podobnie było z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia. Czyli tym razem jest możliwa powtórka z historii. Czy my Polacy,
jesteśmy w stanie rozpowszechnić to nabożeństwo na całym świecie. Jedno jest pewne, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przesłanie z Fatimy jest o wiele głębsze, niż nam się wydaje. Papież Benedykt XVI podkreślił to wyraźnie mówiąc: łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Siostra Łucja wyjaśnia, że całość Bożego planu związanego z misją Fatimy jest rozłożona na 7 symbolicznych dni. Według siostry Łucji obecnie trwa dzień trzeci. 7 dni przywołuje nam na pamięć stworzenie świata. Fatima jest drogą powrotu do pierwotnej harmonii raju. Bóg stworzył świat mówiąc: niech się stanie. Kiedy Maryja powiedziała: niech mi się stanie, zaczęło się nowe stworzenie. W jej łonie zaczęło się nowe niebo i nowa ziemia. Jezus Chrystus, Alfa i Omega, początek i koniec. Bóg pozwoli, Bóg powoli odsłania przed nami tajemnicę i głębię przesłania z Fatimy. W kwietniu 2018 roku została w Polsce zapoczątkowana ważna inicjatywa modlitewna o nazwie Krucjata Jednej Intencji. Jest to prosta i piękna, jak serce dziecka, modlitwa. Polega na tym, by w dowolnym czasie ofiarować konkretny czyn. Może to być modlitwa, post, cierpienie i tym podobne. W tej jednej intencji, by Maryja była znana i kochana, aby jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Jeśli pragniesz, aby ta inicjatywa się wypełniła, dołącz do tego dzieła. Masz pełną wolność. Możesz ofiarować w tej intencji to, co chcesz, kiedy chcesz i jak długo chcesz. Jeśli chcemy zdobyć cały świat dla Maryi, aby ona mogła go ofiarować swemu Synowi, zacznij od wspólnej, zjednoczonej i żarliwej modlitwy. Światło słowa. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Sercem nabożeństwa do Maryi jest modlitwa. Przez modlitwę poznajemy Maryję. Przez modlitwę ją kochamy. Przez modlitwę oddajemy się Maryi. Znajdź 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się jak potrafi Twoje serce. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Czyń jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Wybierz jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj w swoim sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieków. Amen. I świadectwo anonimowej uczestniczki. Po oddaniu życia Maryi czuję pragnienie, by pogłębiać z nią relację. W myślach przytulam się do niej i chowam się w jej sercu, zawsze wtedy, kiedy przychodzi pokusa, by się zniechęcić. A efekt jest natychmiastowy, od razu. Jest mi lżej, a złe myśli odchodzą. Maryja zawsze była ważna w moim życiu, ale nigdy nie miałam z nią takiej relacji jak teraz, takiej ciepłej i serdecznej. Dostrzegłam w sobie duże pragnienie pomagania innym. Maryja dała mi nowe serce. Przemienia mnie dzień po dniu, ale z taką delikatnością, że nawet tego nie zauważam. Efekt widzę później w swoim zachowaniu. Śmieję się czasem, że podmienia mi myśli, bo mam ochotę robić coś, co wcześniej w danej chwili nie przyszłoby mi do głowy. Na przykład jakaś bezinteresowna pomoc, uśmiech czy powiedzenie przepraszam. Widzę też, jak bardzo wpływa to na moje otoczenie. Zauważyłam, że potrafię znieść więcej cierpienia niż wcześniej. Na przykład, kiedy wstaję piąty raz do chorego dziecka w nocy, to w myślach ofiarowuję ten trud Maryi i naprawdę jest lżej. Zazwyczaj byłam mocno zdenerwowana takimi sytuacjami, a moja złość przelewała się na dziecko, będąc przy tym jeszcze bardziej poczliwe i rozdrażnione. Pozornie to szczegóły, ale z nich się składa całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.